Sorry, przesuńcie się jeszcze trochę tutaj, bo tam ci muszą mi się zmieścić. No pozdrowie, tam są prawo. Muszę wam wysunąć kamerę. Panowie, tutaj. Szkoła Banda. Pani dyrektor. Prowadzić. Do podniesienia flagi państwowej wystąp. Do hymnu państwowego. Państwo, witam serdecznie. Szczególnie naszych drogich gości. Witam panią Danutę Patkowską, radną powiatu myśliwolskiego. Witam panią Mirosławę Salasę, naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Myśliwolskiego. Witam pana Jana Sypniewicza, radnego miasta Dębno oraz wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty. Witam panią Agnieszkę Jarki, przewodniczącą Rady Rodziców naszej szkoły. Witam serdecznie również księdza proboszcza naszej wsi, księdza Witolda Serdyńskiego, nauczycieli, maturzyści, egzamin maturalny, egzamin zawodowy. Życzę wam, aby te egzaminy stały się, były dla was proste i przystępne. My, nauczyciele, pragniemy, abyście oprócz tego, że szkoła daje wam ogrom wiedzy i kształci wasze umiejętności, również żebyście w naszej szkole mogli rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Przygotowaliśmy dla was szereg, cały wachlarz właściwie zajęć pozalekcyjnych. Chcielibyśmy tylko, żebyście aktywnie włączyli się w życie szkoły, żebyście włączyli się aktywnie w pracę tych wszystkich kół i przedmiotowych, kół zainteresowań i przedmiotowych i innych, artystycznych, plastycznych i tym podobnych. Moi drodzy, chciałabym, żebyśmy dzisiaj tutaj właśnie sobie głośno wytyczyli takie główne cele pracy szkoły w roku szkolnym 2010-2011. Pierwszy podstawowy, o którym już właściwie powiedziałam, to wszystko musimy wspólnie zrobić, żeby poprawić wyniki egzaminu gimnazjalnego, wyniki egzaminu maturalnego i nadal poprawiać, mimo że one są w tym roku o wiele lepsze niż w ubiegłym, nadal poprawiać wynik egzaminu zawodowego. W tych dwóch zawodach, jeszcze w tym roku, technik informatyk i technik hotelarz. Drugie takie ważne zadanie to przeciwdziałanie w szkole wszelkiego rodzaju agresji, przemocy. Będziemy
starali się przestrzegać wszystkich regulaminów, zasad i norm, które w naszej szkole obowiązują. 5,16. Zdrowe zachowanie. Uczennica została wywołana do zebrania prezesa Rady Ministrów. Proszę o wystąpienie uczennicy na sprostanie. Ja bardzo proszę może panią Danutę Patkowską o wręczenie nagród, o pomoc w wręczeniu nagród dla naszych najlepszych uczniów w zawodzie techniki hotelarskiej. Chciałabym jeszcze nadmienić, że Sara Kurpier również jest była kandydatką i na pewno otrzyma stypendium prezesa Rady Ministrów jako najlepsza uczennica w typie szkoły techniki hotelarskiej. Patrycja Szafrańska, uczennica klasy 4 Technikum Hotelarskiego, średnia 4,88. Zdrowe zachowanie. Otrzymała świadectwo z... Milena Woźniak, uczennica klasy 4 Technikum Hotelarskiego, średnia 4,88. Uczennica klasy 4 Technikum Hotelarskiego, średnia 4,8. Dominika Sięba, uczennica klasy 3 Technikum Hotelarskiego, średnia 4,9. Dziękuję bardzo. Hotelarskiego, Winięda Jowita, z klasy 1 Gimnazjum B, Białek Agnieszka, z klasy 1 Technikum Spedycji, Chorobczyńska Katarzyna i z klasy 1 Gimnazjum A, Płoda Justyna. Do ślubowania. Przyjmie klas pierwszy po przeczytaniu fragmentu tekstu ślubowania. Proszeni są o powtarzanie słowa ślubuję i przyjęcie odpowiedniej postawy. My uczniowie klas pierwszych zespołu szkół imieniem Ignacego Solarza w Smolnicy, świadomi powagi chwili, stajemy przed sztandarem i uroczyście ślubujemy. Wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności oraz uczciwą, rzetelną i systematyczną pracą osiągać jak najlepsze wyniki w nauce.